Księgi Objawienia, chapter 10. 10 rozdział. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. I widziałem drugiego anioła mocnego, stępującego z nieba, obłokiem odzianego, a na głowie jego była tęcza, a oblicze jego jako słońce, a nogi jego jako słupy ognia. And he said in He had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot upon the earth. A miał w ręce swojej książeczki otworzone i postawił nogę swoją prawą na morzu, a lewą na ziemi. And cried with a loud voice, as when a lion roareth, and when he had cried, seven thunders uttered their voices. I zawołał głosem wielkim, jako lew ryczy, a gdy przestał wołać, mówiło siedem gromów głosy swoje. And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. A gdy odmówiło siedem grzmotów głosy swoje, miałem pisać, ale usłyszał głos z nieba, mówiący do mnie, zapieczętuj to, co mówiło siedem gromów, a nie pisz tego. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven and swore by him that liveth for ever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. Wtedy anioł, którego widział stojącego na morzu i na ziemi, podniósł rękę swoją ku niebu i przysiągł przed żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że czasu już nie będzie. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, as he hath declared to his servants, the prophets. Ale we dni głosu anioła siódmego, gdy będzie trąbił, dokona się tajemnica Boża, jako powiedział sługom swoim prorokom. And the voice which I heard from heaven spake unto me and said, go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. A głos, którym słyszał z nieba, zaś się mówił ze mną i rzekł, idź, a weźmij te książeczki otworzone z ręki anioła stojącego na morzu i na ziemi. And I went unto the angel and said unto him, give me the little book. And he said unto me, take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. I szedłem do anioła i rzekłem mu, daj mi te książeczki. I rzekł mi, weź mi, a zjedz je, a uczynią gorzkość w brzuchu twoim, ale w ustach twoich słodkie będą jako miód. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. I wziąłem książeczki z anioła i zjadłem je, z ręki anioła i zjadłem je, a były w ustach moich słodkie jako miód. Ale gdy mnie zjadł, gorzko było w brzuchu moim. And he said unto me, thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. I rzekł mi, musisz zaś się prorokować przez wielu ludzi i narodów, i języków, i królów. May the Lord bless the reading of His word. Niechby Pan pobłogosławił to przeczytane słowo. You may be seated. Usiądźmy. One more time, we want to greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Jeszcze raz chcieliśmy Was przywitać w drogocennym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. And I want especially to greet ministers who are among us here. W szczególny sposób chciałbym pozdrowić usługujących, którzy są między nami. And I see Martin.
Widzę tutaj brata Martina. Artur. Brata Artura. Where is Artur? I don't see him. Oh yes, he's just in the and the brother Derek. He's absent. Także brat Bartariusz, Marcinek. And brother Adam. Brat Adam. Brother Eric from England. Brat Eric z Anglii. And brother Kamomo is on his way coming. Brat Kamomo jest w drodze na to zgromadzenie. From Denmark. Z Danii. So, as I say, I believe that the Lord is going to give us wonderful time. Wierzę, że Pan da nam cudowny czas. And I would like you to be very careful and very to pay very much attention to what we are going to speak. Chciałbym, żebyście byli bardzo uważni i zwracali uwagę na to, co zamierzamy tutaj mówić. As I said, it came into my heart that we might share together this subject connected to the third pool. Jak powiedziałem, chcemy się dzielić razem tym tematem dotyczącym trzeciego pociągnięcia. And I know that we will not be able to go and finish the subject. Wiem, że nie wejdziemy tak głęboko i nie zakończymy tego. Because actually this is even the core of the message of Brother Sam. Bo to jest nawet jakby jądro tego poselstwa. Amen. This is even the reason why Brother Branham was sent to earth. Yes. To jest nawet powód, dla którego był posłany Brother Branham na ziemię. And this is the substance of the light. To jest oblubienica, substancja oblubienicy. So many people could come around and take the message of Branham, read and speak about it. Wiele ludzi może przychodzić i otwierać poselstwa, czytać o tym. But there is a certain level of the message. Ale jest pewien poziom poselstwa. That is not given to everybody. Który nie jest dany dla każdego. And like when Moses built the tabernacle. Tak jak Mojżesz zbudował się przybytek. And when the manna was falling. I manna spadała. The manna falling in the outer court. Manna spadała na zewnętrznym dziedzińcu. Każdy mógł to zbierać i jeść. It was rotting. Ale następnego dnia była zgniła. The manna in the holy place. Ale manna w miejscu najświętszym could rot. Nie mogła could rot in the holy place. Yes. It could rot. It contaminated. It been contaminated after the next day expired. It was destroyed. Yes. The manna in the holy place. W miejscu because świętym, the tabernacle has three parts. Przepraszam, w miejscu świętym manna mogła zgnić. Yes. Outer court. Mamy trzy części. The manna was przeciąg. Contaminated. I ta manna niszczała. The holy place. Miejsce święte. The manna could be contaminated. Manna była unicestwiana. But in the most holy place. Ale w miejscu najświętszym. The manna in the most holy place. Ale manna w miejscu najświętszym. Could never be contaminated. Nigdy nie mogła zniszczyć. And look. Spójrzmy. In the outer court. W tym przeciągu. They had a lot of many priests. Mieli dużo kapłanów. Working around. Którzy tam pracowali. Giving sacrifices. Dawali ofiary. In the holy place. W miejscu świętym. They had even more than one priest working there. Mieli więcej niż nawet jednego kapłana, który tam pracował. In the most holy place. Ale w miejscu najświętszym. It was given only to one. To było tylko jednemu. The high priest. Kapłanowi. So the most holy place. Także na miejscu najświętsze. Was an individual. Była individual problem. To było miejsce najświętsze, był to problem indywidualny. So the outer court. Także ten przyczonek was for many people. Był dla wielu ludzi. The holy place. Miejsce święte. Many people could come around. Mogło tam wielu ludzi być w koło. But the most
holy place. Aby wejść do najświętszym. And to enter the most holy place. Aby wejść do miejsca najświętszego. The priest, the high priest, had to go through the veil. Największy kapłan musiał wejść przez zasłonę. To go across the veil. Musiał przekroczyć zasłonę. Stop at the veil. Nie mógł się zatrzymać na zasłonie. But go across beyond the veil. Ale musiał się dostać poza zasłonę. Alleluia. And inside the veil. Ale wewnątrz zasłony. On the other side of the veil. Czy po drugiej stronie zasłony. There was the presence of the Lord. Była obecność Pańska. There was the ark of the covenant. Ta była arka przymierza. There was the pillar of fire. Ta był stół ognia. Which was the eternal lights. Która była wiecznym światłem. Alleluia. And the manna which was brought there. I ta manna, która była tam przyprowadzona. Because of the presence of the pillar of fire. Z powodu obecności stóp ognia. The manna was kept alive. Manna była w nieruszonym stanie. And the manna could not be contaminated. Nie była zgniła, czy zniszczona. Because of the presence of God in the most holy place. Z powodu obecności Boga w miejscu najświętszym. And the most holy place. A to miejsce najświętsze. Only one person. Do miejsca zaświęcenia individual person. Tylko jedna jednostka was called. Była powoływana. To go beyond the veil. Aby tam poszło poza zasłonę. So the third pool. Także trzecie pociągnięcie. Is not a matter of group. To nie jest sprawa grup. The third pool. Trzecie pociągnięcie. Has something to do between the individual and God himself. To jest coś, co ma do czynienia między Bogiem a jednostką. Amen. The message came. Poselstwo przyszło. People came to the message as a group of people. Ludzie przyszli do poselstwa jako grupa ludzi. But when it comes to dealing with God, ale jeśli chodzi o zajmowanie się z Bogiem, it's an individual situation. To jest sprawa indywidualnej sytuacji. So I know other ministers will come here. Wiem, że inni usługujący tu przyjdą. And try to present the subjects the way the Lord will lead them. I Bóg, znaczy i przedstawią temat w taki sposób, jak Pan ich prowadzi. But here I'm trying to open, to introduce the subject. Ale tutaj ja próbuję otworzyć, jakby wprowadzić temat. The first time. Pierwszy raz. Brother Branham mentioned. Jeśli Brother Branham wspomniał. The third pool. Trzecie pociągnięcie. It was in 1956. To był 1956 rok. We can read it. Możemy to przeczytać. In the message, why are people so tossed about? Dlaczego ludzie? Why are people are not stable? Why are they tossed about? Dlaczego ludzie tak się bałamasają, czy jakoś nie mają kierunku? And one thing I want to draw your attention. Jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić waszą uwagę. This sermon, to kazanie, was also called the inner veil or the inner veil. To poselstwo było również nazywane wewnętrzną zasłoną. And in this sermon, w tym kazaniu, Brother Branham spoke also about the three parts of the tabernacle. Mówi brat Branham o trzech częściach świątyni. And in this sermon. Także w tym kazaniu Brother Branham spoke about the vision of the tent. Amen. Mówi także o wizji namiotowej. So that was the first time. To był pierwszy raz. Brother Branham mentioned about the third pool. Wspomniał o trzecim pociągnięciu. Pool means attraction. Pół, pociągnięcie oznacza atrakcję. So in Brother Branham ministries, w usłudze brata Brahama, he had three attractions in his ministry. Miał jakby trzy atrakcje w swojej usłudze. The first attraction, pierwsza atrakcja, had something to do with the healing of sick people. Miała do czynienia z uzdrawianiem ludzi chorych. And it attracted people. I to przyciągało uwagę ludzi. The second attraction. Druga atrakcja was the discernment of the thoughts, była rozróżnianie myśli. When
he was doing the discernment, kiedy on czynił to rozeznawanie, rozróżnianie, that also drew the attention of people. To także przyciągało uwagę ludzi. That also attracted people. To także było atrakcją dla ludzi. And after that, ale po tym, Brother Branham says, Abraham mówi, there is something more that is coming. Jest coś więcej, co nadchodzi. And in the message, why, what dost thou hear? Or what dost, yes, what dost thou hear, Elijah? There is a subject. W poselstwie, co tutaj czynisz, Eliaszu? Then is there in that message say? To w tym poselstwie mówi. W tym poselstwie on mówi. We are looking for something greater than only healing service. Oczekujemy na coś więcej niż tylko usługa uzdrowieniowa. We are going in something deeper than only healing service. Idziemy w coś głębszego niż something deeper than only church and speaking about churches or something. Coś głębszego niż mówienie o zborach, o kościołach. So the prophet was pointing that something is coming. Prorok wskazywał, że coś nadchodzi. After the healing of the sick. Po tym uzdrawianiu chorych. Or I mean greater than the healing of the sick. Coś większego niż uzdrawianie chorych. Greater than prophecies. Coś większego niż proroctwa. Something beyond this. Coś poza tym. And the prophet called it. A prorok to nazwał. The third pool. Nazwał to trzecie pociągnięcie. Amen. Let me read. Pozwólcie, że przeczytam. The message, why are people so tossed about? Nie znam dokładnie nazwy tego. Dlaczego ludzie... For those who are writing the quotes, it is preached in 1st of January 1956. 1 stycznia 1956. Let me read paragraph 49 and paragraph 50. Przeczytajmy z paragrafu 49 i 50. And then I heard a man get up and say. Słyszałem człowieka, który powstał i powiedział. Call the prayer line. Zwołajcie kolejkę modlitwy. And people begin to line up over on this side. I ludzie zaczęli się stawać po kolejkę. The left. Po lewej. From where I was looking. Po lewej, z perspektywy, gdzie patrzyłem. Down towards the platform. W kierunku platformy. And they lined all the way up and down the streets. I aż tam na ulicę, tam ściągnęła się ta kolejka aż na ulicę. For a prayer line. Aby to była kolejka modlitwy. I noticed to my left. Zauważyłem po mojej lewej stronie. Which have been to my right if I was on the platform. Czy to by było po mojej prawej stronie, jeśli byłbym za kazalnicą? I noticed a little wooden building. Zauważyłem mały drewniany budynek. And I see that light that they have the picture of. I zobaczyłem to światło, którego macie zdjęcie. So the picture of the pillar of fire. Te zdjęcie słupa ognia. He said, I saw that light. Zobaczyłem to światło. Which is in the picture. Które jest na tym zdjęciu. He says, that light they have the picture of, you know. It's always in the meeting. Ono jest zawsze na spotkaniu. Amen. Amen. That light tak? Is always in the meeting. To światło jest zawsze na spotkaniu. I seen that light. Widziałem to światło, leave me, które jakby mnie opuściło, and go poszło mnie to build that building. I poszło do tego budynku. So in the vision, wizji, Brother Branham saw, widział Brother Branham, that on the right of the platform, z prawej strony kazalnicy, he saw a wooden building. Widział drewniany budynek. And he saw the light. I widział światło. Which you see in the picture. To, które widzicie na zdjęciu. You know, I recommend you. Polecam wam. All of you. Wszystkim wam. You must have that picture. Musicie mieć to zdjęcie. Amen. In your houses. W waszych domach. And in your churches. W waszych zborach. Brother Branham says. Brother Branham mówi. If I put that picture here. Jeśli ja powierzę to zdjęcie tutaj. It's not because of me.
To nie z powodu mnie. It's Amen. Because of the angel of the Lord. Amen. Z powodu anioła pańskiego. And he said, he is the, that light is there every meeting. Amen. To światło jest tam każdego nabożeństwa. It's always in the meeting. Jest zawsze na nabożeństwie. And he said, i powiedział, I seen that light. Widziałem to światło. Leave me. Jak to opuszcza. And in the message unveiling of God, w poselstwie odsłonięty Bóg, Brother Branham says, Abraham mówi, that this pillar of fire, że ten słup ognia, he was veiling the pillar of fire. On zasłaniał słup. Since his childhood, od swego dzieciństwa, he was veiling the pillar of fire. On był zasłoną dla słupa ognia. Veiling Christ. Zasłaniał Chrystusa. Now in the vision he says, ale w tej wizji mówi, I seen that light. Widziałem to światło. Leave me. Opuszczające mnie. And go to that building. I idące do tego budynku. Amen. To that small wooden building. Do tego małego drewnianego budynku. Listen to me. Słuchajcie mnie. In the message, the ark. W poselstwie arka. Brother Branham says. Barbara mówi. That the ark of covenant. Że arka przymierza. Was made of wood of acacia. Była uczyniona z drewna akacjowego. And they covered the wood with gold. A to pokrycie drewna było złotem. And they said wood. A on powiedział. Represent humanity. Drewno reprezentuje ludzkość. Hallelujah. It's a wood represent humanity. Mankind. Rodzaj ludzki tego reprezentuje. And this building was a wooden building. A ten budynek. Hallelujah. Amen. Amen. And he said the light leave me. Opuścił, że powiedział, że and went światło mnie opuścił. Into that wooden building. Amen. In the men. And a voice said to me, a głos mi powiedział, I will meet you there. Tam amen. Amen. Glory to God. Amen. I will meet you there. Tam ciebie spotkam. That will be to będzie the, pool, the third pool. To amen. Trzecie pociągnięcie. The third pool. Trzecie pociągnięcie. God will meet Brother Branham. Bóg spotyka brata. In the wooden building. W drewnianym budynku. Human being. So that is the first time. To jest kiedy pierwszy raz. Brother mentioned. Kiedy brat Abraham wspomniał. The word or the expression third pool. Wyrażenie trzecie pociągnięcie. Third attraction. Trzecia atrakcja. But this attraction. Ale ta atrakcja is a special one. Jest szczególna. Now listen. Słuchajcie. And the prophet said, I said, why? Ja powiedziałem, dlaczego? Now they will tell him why the angel told him that I will meet you there. Teraz anioł odpowiada, dlaczego tam go spotka. He said, powiedział, well, w porządku, it won't be a public show. To nie będzie publiczny pokaz, show. Dla innych. So the third pool. Tak więc. Will not be a public show. Nie będzie publicznym showem, pokazem. Like the others. Dla innych. The first pool. Pierwsze pociągnięcie. Drew thousands of people. Tysiące ludzi. In South Africa, w Południowej Afryce, in India, w Indiach, in America, w Ameryce, many people, wiele ludzi, hundreds of thousands of people, setki tysięcy ludzi. Amen. They came, przyszli, to receive the healing of their bodies, aby otrzymać uzdrowienie ciała. Some of them accepted the Lord. Niektórzy z nich zaakceptowali Chrystusa. Niektórzy z nich pozostali grzesznikami. They just wanted their bodies to be healed. Tylko oczekiwali, że ich ciała zostaną uzdrowione. And they went away. I odeszli. The discernment of the spirits. Rozróżnianie ducha. Drew also many people. Także przyciągnęło wielu ludzi. Amen.
people were amazed. Ludzie byli zdumieni. And something special with these two first pulls. Ale coś szczególnego z tymi dwoma pociągnięciami is impersonation. Jest podrabianie. Podrabianie. Tak. These two first pulls. Te dwa pociągnięcia. People could impersonate. Ludzie mogą podrobić. And it brought confusion among the people. To wprowadziło zamieszanie pośród ludzi. So people did not really realize who Brother Branham was. I do tego stopnia, że ludzie nie zdawali sobie sprawy, kto they jest Brother Branham. They made a confusion. They thought that he was like Oral Roberts, like Tommy Osborne, like to all the people. Zamieszanie, że Brother Branham jest jak Oral Roberts, jak Osborne i jak Because he was praying for sick people. Bo ta, ponieważ się modli za chorych ludzi. They were also praying for sick people. Oni tak się modli. And Brother Branham himself also was not totally and fully understanding exactly what special commission he had. Także Brother Branham już nie wiedział, jakie szczególne jego zlecenie jest. With humility in his heart. W pokorze, w swoim sercu. He could speak about Oral Roberts. Mówił o Robert, speak about Tommy Osborne. Mówił o zbornie, Tommy Osborne. But listen. Ale słuchajcie. Mark 16 says. Ewangelia Marka 16 mówi. That you will have the power to heal the sick. Będziecie mieli moc uzdrawiać chorych. But God told Brother Branham. Ale Bóg powiedział bratu Brahamowi. The gift of healing that you have. Dar uzdrawiania, który masz. Is a special gift of healing. Jest to szczególny dar uzdrawiania. I'm going to shock a little bit. Chcę was trochę zaszokować. So, even if Mark 16 was not written. Gdyby nawet Marek 16 nie został napisany. Still, Brother Branham would have that gift of healing. Ciągle Abraham miał ten dar uzdrawiania. God told him. Bóg mu powiedział. These other ministers. Ci inni usługujący. They pray for sick according to Mark 16. Amen. Według Marka 16. But you. Ale ty. Amen. You have a special gift. Masz szczególny dar. Amen. Amen. And God told him. A Bóg mu powiedział. If you are sincere. Jeśli będziesz szczery. And you bring the people to believe you. Amen. You. A human. To believe who? Human. To believe brother. Amen. If you bring people to believe you. Jeśli ściągniesz ludzi, aby wierzyli to. Nothing shall stand before you. Nic się nie ustoi przed tobą. Not even cancer. Nawet rak. Amen. That was the first commission to było pierwsze zlecenie, that Brother Branham received from the angel of the Lord. Które brat Branham otrzymał od anioła pańskiego. Oh my. Amen. Nothing shall stand before you. Nikt się nie ostoi. Church of God. You may say, but Brother Branham is no more here. Możecie kościele powiedzieć, Brother Branham nie jest the tutaj. Commission. Ale polecenie. Is still going on. Amen. The power to heal. Aby moc uzdrowienia. Is still going on. Amen. Ciągle ma miejsce. Amen. 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 Are you with me? Never change. Zaszczytujecie? Możecie na to? But the first pull. Ale pierwsze pociągnięcie. It drew so many people. Przyciągnęło wielu ludzi. That impersonators rose up. I to podrabiacze także wzrosli. Ilość podrabiaczy wzrosła. And God had to move. Bóg się musiał przesunąć. To the second pool. Do drugiego pociągnięcia. And you remember Brother Ram speaking about another vision. Pamiętacie, jak Brother Ram mówi o innej wizji? Because we have no time to read all this, maybe other ministers may read it. Nie mamy czasu, aby to czytać, może inni usługujący będą czytali to. Another vision connected to the third pool. Ale inna wizja związana z trzecim pociągnięciem. Was the vision of fishing. Wizja. Amen. Amen. Łapania ryb. The prophet saw himself in a pond he was fishing. Bóg Abraham widział siebie na takim tam stawem, jak łowił ryby. And as he was fishing. Kiedy łowił te ryby, ministers came around him.
Sługujący zgromadzili się wokół niego. And he starts explaining to them. I on zaczął wyjaśniać im the techniques of fishing. Technikę, sposób łowienia tych ryb. And so that everyone started to do the same thing. I także efekt był tego taki, że każdy robił to samo. The angel told him. Anioł mu powiedział. You should not do that. Nie powinieneś tego czynić. So the first pull. Także pierwsze pociągnięcie. With the healing. Uzdrowienie. Even when you read Brother Branham. Kiedy czytacie nad Brother Branhama. He was even in detail explaining how the diseases works. How the devil works. After praying. What happens. Jak diabeł działa. And co się dzieje? The other ministers. Inni usługujący. They went and tried to odeszli i zaczęli robić to samo. Like Janus and Jambres. Janus i Jambres. And then God moved. Bóg się przesunął. To the discernment. Do rozróżniania. Still in the discernment side also. Także po tej, w tym czasie tego rozróżniania. Start explaining. Abraham zaczyna wyjaśniać. The prophet says this. Prorok tak mówi. I am a person who has no secrets. Jestem osobą, która nie ma sekretów, tajemnic. Everything I know, I try to explain to people. Wszystko co wiem, staram się ludziom wyjaśnić. I explain everything to people. Wyjaśniam wszystko dla ludzi. Yet the angel told him not to explain. Ale anioł powiedział, nie wyjaśniaj. All right. Czytamy? And then you see in the vision when he saw the lion coming around him and so forth, so it was almost a problem. He didn't do the fishing the way it should be done. Bo on nie robił tego łapania ryb w sposób, jakim to powinno być wykonane. Then the angel told him, anioł mu powiedział, now, teraz, I'm going to show you, to explain to you, because he had to catch, on musiał złapać, a special fish. Szczególną rybę. Amen. Called the rainbow trout. Tęczowego pstrąga. Ta ryba nazywała się tęczowy pstrąg. So I think the thing we are speaking now. Ta rzecz, o której teraz mówimy. If there is a Pentecostal here. Gdyby tutaj już żył Świątkowiec. It's really a problem. Because he will not understand. Nie zrozumiałby tego. Now they speak about fish. What's yes, that is where the secret is. So he had to fish the rainbow trout. On musiał złapać tęczowego pstrąga. And you know that rainbow. Ale wiecie, że to jest seven colors. Amen. And the seven colors. Siedem kolorów. Represent the seven church ages. Amen. So the rainbow trout. Także the rainbow trout, the fish, that fish. Ta ryba, ten człowiek pstrąg. Represent the bride. Reprezentują królicę. Amen. So he said, when, and the angel told him. Kiedy anioł mu powiedział. When you cast your line. Kiedy rzucisz swoją wędkę. Don't cast it in the shallow waters. Over the waters. Nie rzucaj poza wodę. Because all the small fish, they come around, but that will not catch the rainbow trout. Ale to nie spowoduje złapania tego czerwonego pstrąga. Why? Dlaczego? Because the rainbow trout, ponieważ ten czerwony pstrąg, goes in the deep of the waters. Amen. Najgłębszej wody. Amen. And the angel told the prophets, anioł powiedział prorokowi, don't try to do fishing. Nie próbuj robić łowienia ryb. In troubled waters. Yes. We wzburzonej wodzie. Because you know when water is troubled, it's over on the top. Jeśli ta woda jest wzburzona, to jest zawsze na wierzchu. Wszystko na wierzchu jest. Down. Ale chodzi o to głębinę. It's quiet. Tam jest spokój. Then God told him. Bóg mu powiedział. You stretch the line. Rozciągnij to wędkę rynę. You cast it. Zarzuć ją. In the deep waters. W głęboką wodę. Yes. Amen. You will see the rainbow will be just first quiet. Ten pstrąg będzie na początku spokojny. And we let those small fishes shake themselves out with speaking in tongues and so forth. Ale jak te małe rybki zaczną tam tańczyć wokół niego. Leave them quiet. Zostaw ich w spokoju. And then
A wtedy, when the hook goes down, kiedy ten haczyk down, idzie głębiej, głębiej, where there is, where it is still and quiet, gdzie tam jest taki spokój, cisza, then that will draw the attention, to przyciągnie uwagę of the trout, fish, tego tęczowego ptaka, rainbow trout, and the deep waters, a ta głęboka woda, are you ready? Czy jesteście gotowi? The deep waters, głęboka woda, represents, reprezentuje, oznacza the words. Amen. Amen. To catch the rainbow fish, złapać tęczowego pstrąga, we must go in the deep of the words. Musimy wejść w głębie słowa. Not only tell the people Jesus saves you. No. You will not catch the rainbow fish. Mm. It requires to wymaga to go down. Pójścia głęboko, na dół. Deep. Głęboko. There you don't be, people are not shaking there. Mm. Tam ludzie się nie trzęsą. There is no emotions. Tam nie ma emocji. Sensations. Tam nie ma sensacji. In the quietness, in the stillness, tej ciszy, of the deep of waters, głębokości wody, that's where, właśnie tam, the rainbow fish, tęczowy pstrąg, is waiting, czeka. Amen. Amen. Because the bride, ponieważ oblubienica, is so special, jest szczególna, that it takes the deep of the words, to wymaga głębi słowa, to draw the attention. Amen. Amen. Oh my, something is coming on my mind right now. Come on. Go. Brother Branham says, Elijah the prophet, when he was hiding in the cave, kiedy ukrywał się w jaskini, the winds blew. Powiał wiatr. The prophet was quiet. Prorok said the wind did not shake the prophets. Prorok mówi, że ten powiew wiatru nie wstrząsł proroka. Thunders, thunders. Także grzmot. Wind blew. Fire came. Ogień przyszedł. The prophet was still quiet. Prorok ciągle spokojny. Amen. Ministers came shouting, crying, emotions. Krzycząc, skakał, wykrzykując z emocjami. The bride is quiet. Amen. Obrubnica jest spokojna. Amen. Until aż after the wind, after the thunder, after the fire, po ogromnie, grzmocie, ogniu came, przyszedł a small, still voice. Cichy, spokojny głos. Hallelujah. Amen. That's what to właśnie drew the attention, przyciągnęło uwagę the prophets, proroka. So the bride, tak więc obrubnica, is not attracted, nie jest by all these emotional, zaciekawiona tymi emocjonalnymi rzeczami. Amen. It is the deep of the word. To jest głębia słowa. Amen. Co ją przyciąga, pociąga. And we have come to a time. Przyszliśmy do czasu. That true ministers, że prawdziwi usługujący, are now getting into the deep of the word. Wchodzą do głębi słowa. Amen. To catch the attention, aby zwrócić uwagę obrubnicy. But others will still be religious. Inni będą ciągle religijni. They will fill churches. Będą wypełniały zbory. But that has nothing to do with God. Ale to nie ma nic do czynienia z Bogiem. Hallelujah. So we see that third pull, widzimy, że trzecie pociągnięcie, connected with the tenth vision, związane jest z wizją namiotową. Third pull, trzecie pociągnięcie, connected with the fishing vision, związane jest z tym łowieniem ryb. Third pull, trzecie pociągnięcie, connected with the vision, związane jest z wizją. Brother Branham was trying, jak Brother Branham próbował, to put the rock or the thread through tą sznurowaną the small shoe of a child, przez to mały dziecięcy buchoczko w tym małym dziecięcym buciku. Amen. Amen. But he was taking on the other side. Ale podchodził do tego z drugiej he strony. He was trying to force it. Chciał tak na siłę to zrobić. He couldn't. Nie mógł. Then the angel told him. Ale wtedy anioł mu powiedział. You are trying. Próbujesz. Amen. Teach.
uczyć supernatural things. Ponadnaturalne rzeczy. Bo to Pentecostal babies. Amen. Doesn't work. Hallelujah. Amen. So you have to turn it like this. Musisz to obrócić. From the small part, then it can go. I w końcu, ta cienka część tam. These Pentecostal, they will not. They are too emotional. They cannot receive it. Pentecostalcy są zbyt emocjonalni. Nie mogą tego przyjąć. Are you with me? Yeah. Yes. The third pool. Trzecie pociągnięcie. Is connected. Jest związane. To the visions. Z wizją. Z wizjami. Oh my. In 1962. 1962. Rok. The message serves. Panowie. Is this. Czy to jest znak końca? The end time sign. Czy to jest znak końca? Dear brothers, drodzy bracia, Brother Branham is not an ordinary person. Brat Branham nie jest zwykłą osobą. He is the greatest man that has ever existed on the earth. Jest największym człowiekiem, jakikolwiek istniał na ziemi. Since the time of Adam. Od czasu Adama. Yes. Amen. That's true. Hallelujah. We have received the greatest man. Otrzymaliśmy największego człowieka. That man, ten człowiek, was failing Godhead. Amen. Zasłaniał bóstwo. Amen. 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 God visited us. Bóg nas nawiedził. In the person of William Marion Branham. W osobie Adona Adriana Branham. Believe it or not, that's not my business. Wierzysz w to lub nie, to nie moja sprawa. Czy to w to wierzysz, czy nie, to nie jest moją sprawą. My business is to tell you. Amen. Moją odpowiedzialnością jest wam powiedzieć, że Bóg visited the earth. Nawiedził ziemię. In the person of William Marion. W osobie Adona Adriana. Amen. 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 He said that Jesus Christ is the same. Powiedział, że Jezus Chrystus jest ten sam. Yesterday, today, wczoraj, dzisiaj, and forever. Amen. In every detail. Amen. Success. Oprócz his physical body. Jego fizycznego ciała. Ale today, don't expect. Nie oczekuj. To see the man of Galilee. Yes. Nie oczekuj Galilejczyka. Walking in the streets. No. Brother, no way. Amen. What do you say? The same Jesus, who walked in the street of Galilee, Amen. Is here now. Amen. Amen. Please, one. And the angel told him, bring the people to believe you. Amen. Pociągniesz ludzi, aby wierzyli to. Amen. Amen. Because God knew. Ponieważ Bóg wiedział. Something. Że coś, something, coś special, szczególnego, was coming. Przychodzi. William Branham was the envelope. Amen. Branham był jak koperta. Hiding the gifts. Ukrytym darem. Amen. Oh, Jesus Christ. Jezus Chrystus. Was the gift of God. Był darem Boga. But he was wrapped. Był owinięty. In dirty clothes. Te brudne ubrania. When he was born. Kiedy był urodzony. And the same Jesus. Ten sam Jezus. Has come today. Przyszedł dzisiaj. As the gift of God. Jako dar Boga. Veiled. Zasłonięty. By an educated man. Niewykształconym człowieku. God William Branham. Bóg. Nazywającym się, przepraszam, William Branham. Amen. So we must be very careful. Musimy być bardzo ostrożni. Don't imagine. Nie wyobrażaj sobie. A certain Jesus. Pewnego rodzaju Jezusa. That people are painting. Tak ludzie rysują sobie różne. There is no promise. Nie ma takiej obietnicy. Are you with me? Yeah. Are you ready? Yeah. The Bible says. Biblia mówi. When Jesus left. Kiedy Jezus opuścił, the disciples were looking up. Uczniowie tam patrzyli.
And two angels came to them. I dwa aniołowie przyszli do nich. And they asked them. I zapytali ich. Why are you looking up? Amen. Dlaczego patrzycie w górę? Amen. The same Jesus. Ten sam Jezus. That you saw going up. Którego widzicie. He shall return. Powróci. In the same manner. Amen. Ten sam sposób. What kind of man and up? Kiedy Jezus stąpił. Hallelujah. Amen. They saw a man. Widzieli człowieka. Amen. Człowieka. Amen. Człowieka. They went in the cloud. Amen. Amen. When he's coming back. Hallelujah. When he's coming back. They saw the clouds. Yes. Widzą go. And the man. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. The man was in the clouds. Człowiek był w oboku. And the cloud was in the man. Amen. And Jesus says, I am in my Father. And my Father is in me. Amen. The same phenomena. The same phenomena. Has happened today. Amen. The physical. Fizyczne. Body. Ciało. That God used. Które Bóg używa. To fulfill the rest of the scriptures for this day. Amen. Resztę pisma na dzisiejszy dzień. Amen. After that, there is no other one. Amen. Nie ma innego, który ma przyjść. Amen. So if you miss, jeśli to przeoczyłeś, the expression of God through Brother Branham, wyrażenie Boga przez you miss everything. Amen. Don't imagine. Not something else will come. No. Brother Branham says. All the types of the Bible. Cały Biblii. Are fulfilled here. In your eyes. Amen. 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 Enoch. Enoch. Brother Branham represented Enoch. Amen. Abraham reprezentował Enocha. Amen. Noah. He represented Noah. Which type of the Bible that was not connected to Brother Branham's ministry? Który typ Biblii nie jest związany z usługą Brata Abrahama? Amen. Hallelujah. Amen. Carry on. Amen. 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 God is hidden. Bóg jest ukryty. And revealed. I objawiający in a simplicity. Simplicity. Amen. Amen. That is the first sermon before preaching the seven seals. To jest pierwsze kazanie przed ogłoszeniem siedmiu pieczęci. Amen. But how many has discovered? Jak dużo odkryło? The simplicity. Prosto God. Boga. Hallelujah. Amen. Amen. So 1962. Także 1962 rok. The prophet preached some sermons. Bo prorok głosi pewne kazania. He preached. Wygłosił. The spoken word is the original seed. Mówione słowo jest oryginalnym nasieniem. And he said. I powiedział. Three seeds were planted. Trzy nasiona zostały wysiane. The denominational seed with Billy Graham. Nasienie denominacji z Billy Graham. He died recently. On ostatnio zmarł. Amen. So all the three angels. Także wszystkie trzy aniołów. They have left. Now what are we waiting for? Na co teraz czekamy? Good question. Which one? Oral Roberts died long time ago. Oral Roberts dawno temu zmarł. And the Pentecostal seed. Ale także nasienie środkowe. Was sown by Oral Roberts. Było zasiane przez Orala Robertsa. And the word was also sown. Także słowo było zasiane. Now in 62 the prophet says. 62 prophet. Now we are waiting. Teraz czekamy. For the harvest. Na żniwo. The seed was sown. Nasiona zostały now wysiane. We are waiting for the harvest. Amen. Teraz czekamy na żniwo. Amen. In the sermon, w kazaniu, the present stage of my ministry. Obecny stan mojej usługi. He said, mówi, I must decrease. Muszę zejść ze sceny. And he
must wzrastać. Amen. So at that moment, w tym momencie Brother Branham did what he could do. Zrobił coś, co powinien zrobić. The messenger is the prophet of Malachi. Jako posłaniec, jako prorok z Malachiasa 4. Because he prepared the way. Przygotował drogę. For another one. Dla kogoś innego. To come. That other one. A ten was drugi. Jesus Christ himself. Jezus Chrystus sam. Amen. But the mystery now. Ale tajemnica. Remember that God told him. Bo Bóg mu powiedział. I will meet you. Ja ciebie spotkam in the wooden building. W drewnianym budynku. It will be the third pool. To będzie trzecie pociągnięcie. So, the two first pool. Także te pierwsze dwa pociągnięcia. It was still God working. To była Boża praca. Through the ministry of Brother Branham. Przez usługę brata Branhama. But in 62, ale w 62 he said, now I must get out of the way. Ja muszę zejść z drogi. Amen. Now he must come. On musi przyjść. Who is he? Kim jest ten on? Jesus Christ himself. Jezus Amen. Sam. But the problem is that ale problem jest taki. He comes. On przychodzi. He will need a body. Potrzebuje ciała. Amen. To use. Amen. Hallelujah. Amen. He will need a wooden building. Oh, Amen. On potrzebuje drewnianego budynku. Glory to God. Amen. And then the prophet says, teraz prorok mówi, if I could borrow him my body. Jeśli ja mogę pożyczyć jemu moje ciało. Amen. And listen. Słuchajcie. Still 62. 62 rok. He saw a vision. Widział wizję. You will notice. Zauważcie. If you read sirs, is this the time? Jeśli czytacie poselstwo, panowie, czy to znak, czy to już czas końca? Six people came to him with dreams. Sześć ludzi przyszło do niego z snem. I believe minister will maybe go deeply in that, or maybe in another sermon. Amen. Myślę, że może usługujący na innych kazaniach będą to głębiej. The dream of sister Steffi. To było sen siostry Steffi. The dream of Junior Jackson. Sen Juniora Jacksona. And you know, in the dream of Junior Jackson. Wiecie, w tym śnie Juniora Jacksona. There was a mountain. Była tam góra. The prophet took something in the air. Bóg coś cut the top of the mountain. Na górze, w tej górze. And there was a white stone. To był biały kamień. That the sun never hit. I skała nigdy nie zapisała. Gdzie nie padło słońce. And gdzie nie było nigdzie słońce. Upon that stone. A na tym kamieniu. Nothing was written. Nic nie było napisane. And the prophet. A prorok. Said he had to go. Że musi iść. To get the interpretation. Aby to otrzymać wykład of that which was not written. Tego, co tam nie było napisane. Alleluja! Amen. And he told the people powiedział that they should look. Teraz powinniście patrzeć. Behold! Powinniście zwrócić uwagę. And as he was going away, kiedy on odszedł, instead of people instead of looking, zamiast ludzie, zamiast patrzeć, that each one idzie na baczności, took his direction. Kto? Each one took his direction. His. No. Each one. Każdy. Each person. Każdy. His own. Yeah, took his own direction. Każdy z nich wziął swój własny kierunek. Only a few. Tylko niewielu, kilku. Remained. Pozostało. To look. Patrzącym. On that white stone. Na ten biały kamyk. Yeah. Hallelujah. That's why the prophet says. Dlatego prorok mówi. The bride. Oblubienica. Will be a few. Będzie kilku. Amen. Amen. Everybody took his own direction. Każdy poszedł w swoją własną stronę. W tym kierunku. And after the dream of Junior Jackson. Po tym śnie Juniora Jacksona. Now the prophet came to tell his vision.
przychodzi i mówi swoją wizję. Six dreams. Sześć snów plus one vision. Sześć snów plus jedna wizja. And in the vision, wizji, he saw first a group of small birds. Widział grupę małych ptaków. Coming and forming like a cluster, like in the form of pyramid. Tworzących coś w rodzaju piramidy. Then he saw a group of bigger birds. Widział taką grupkę większych ptaków. I know that these things. Sometimes you wonder, what is this? Czasami tak się zastanawiamy, co to jest? Yes, this is things for the bride. To są rzeczy dla oblubienicy. We just repeat. My to powtarzamy. It is hard to explain. To jest ciężko wyjaśnić. Because this part of the message. Ponieważ ta część poselstwa. Is beyond. Jest poza. Noises. Poza hałasem. It's now reaching the part of the revelation. Dotyka części objawienia. The second. But he saw greater or bigger birds. W drugiej kolejności widział te większe ptaki. And then after that, a potem he saw a group of angels. Widział grupę aniołów. He said they were coming from eternity. On powiedział, że oni przychodzą z wieczności. Hallelujah! And when those angels came, kiedy ci aniołowie przyszli, he said maybe. On powiedział, może. They are bringing me my new commission. Może oni przyniosą nowe zlecenie, posłanie. Because the first commission, ponieważ pierwsze zlecenie, was to pray for sick people. Było módl się za chorych ludzi. But now the new commission, ale nowe zlecenie, was not to pray for sick people. To nie było módl się za chorych ludzi. Hallelujah. Amen. To reveal the words. Amen. Objaw słowo. Amen. Amen. Because the Bible. Ponieważ Biblia, which is the book of redemption, jest księgą odkupienia, especially the New Testament, szczególnie Nowy Testament, was a sealed book, to była księga zapieczętowana. Amen. Amen. And no one was able to see or to open it. Nikt nie był w stanie widzieć i otworzyć. Hallelujah. Amen. And the voice said, who is worthy? A głos powiedział, kto jest worthy? To take the book, wziąć księgę, and to break the seals, i złamać pieczęcie. No one in heaven. No. Nikt w niebie. No one on earth. No. Nikt na ziemi. No one in the earth. And John start crying. Amen. John zaczął płakać. Because if the book were not open, ponieważ jeśli księga nie została otwarta, our names. Nasze imiona. We would not see our names. Nie widzielibyśmy naszych imion. We would not take our inheritance. Nie widzielibyśmy naszego dziedzictwa. We lost everything. It is true that Christ died on the cross. A właśnie po to Chrystus umarł na krzyżu. But the book had to be open. Aby księga mogła być otwarta. John cried. Jan płakał. Because the book was not open. Amen. Ponieważ księga nie była otwarta. Because no one was worthy. Ponieważ nikt nie był godzien, to take the book, wziąć księgi, even to look at the book, ani wejrzeć w nią, and John starts crying. I ja zaczął płakać. And listen, słuchajcie, one of the elders, jeden ze starszych, there were 24, tam było ich 24, and the 24 elders, 24 starszych, 12 apostles, 12 apostołów, and 12 patriarchs, i 12 patriarchów. Who was that elder? Kim był ten? Who told John? Tu powiedział ja not to cry. Nie płacz. So I don't want to speculate. Nie chcę spekulować. I leave yourself with the answer. Zostawiam was z odpowiedzią. 24 elders. 24 starszych. Were 12 patriarchs. Było 12 patriarchów. And 12 apostles. I 12 apostołów. John. A Jan was one of the 12 apostles. Był jednym z 12 apostołów. Now, one of the 24 elders. Jeden z 24 starców. John. Powiedział Janowi. Don't cry. Nie płacz. He came to comfort John. Przyszedł pocieszyć Jana. Don't cry. Nie płacz. The lion. Lew. Of the tribe. Z pokolenia. Of Judah. Judy. Is worthy. Jest godzien. To take the book. Wziąć księgę. Branham says, Branham mówi, this book were closed in Revelation 5. Ta księga była zapieczętowana w objawieniu 5. And the same book which was closed in Revelation 5, a ta sama księga, która była zapieczętowana, zamknięta w objawieniu 5, was opened
była otwarta in Revelation 10. Amen. The book closed in Revelation 5. Księga zamknięta w Objawieniu 5. But in Revelation 10. But w Objawieniu 10. The mighty angel. Potężny anioł. Came down with an open. Z otwartą księgą. Amen. Czy tak? Now to reveal the mysteries. Aby objawić tajemnice księgi. Amen. Now the prophet, when he preaches, sir, is this the time? Kiedy prorok głosi, panowie, czy to jest czas końca? You know what scripture he took? Wiecie, które on pismo, miejsce pisma wziął? Revelation chapter 10. Objawienie 10. In order to reveal po to, aby objawić the mysteries of the book. Tajemnice księgi. Oh, we are privileged people. Jesteśmy uprzywilejowani ludzie. Malachi 4 promised. Obietnica z Malachiasa 4. I shall send Elijah the prophet. Why? Dlaczego? Because the mysteries of God. Ponieważ tajemnice Boże. That will be revealed at the end time. Które miały być objawione w czasie końca. Will be the words. Będą słowem. Because it's going to be the words. Ponieważ to będzie słowo. That's why it requires a prophet. Dlatego to wymaga proroka. Because the words. Ponieważ słowo. Comes to the prophet. Amen. Hallelujah. Amen. So the third pool. Także trzecie pociągnięcie is connected jest związane, połączone with the opening z otwarciem of the word. Amen. Amen. I'm closing soon. Zaraz kończę, niedługo. The third pool trzecie pociągnięcie is connected jest związane with the creation of squirrels. Ze stworzeniem Amen. Amen. The third pool. Trzecie pociągnięcie is connected. Jest związane. Remember, I'm introducing the subject. Pamiętajcie, ja wprowadzam w tematy. W temat. The third pool. Trzecie pociągnięcie is connected. Jest związane with the salvation of the children of Sister Patty Wright. Amen. Ze zbawieniem dzieci Sister Happy Wright. The third pool. Trzecie pociągnięcie is connected jest związane with the healing of Sister Meda. Amen. Amen. Where the cyst disappeared. Kiedy ta cysta zniknęła by the word. Przez mówione słowo. Amen. Do you understand, brothers? Czy rozumiecie, bracia? How deep and great is the third pool. Czyli jak głębokie i wielkie jest to trzecie pociągnięcie. And remember, pamiętajcie, Brother Branham says, Brother Branham mówi, powiedział, no one will impersonate it. Nikt tego nie podrobi. The two first pool, te pierwsze dwa pociągnięcia, you can play the hypocrite. Możesz grać obłudnika. You can impersonate. Możesz podrabiać. The third pool, trzecie pociągnięcie, will not be no in. Impersonation. Nie będzie podrabiaczy. You must be predestinated to that. Musisz być predestynowany, przeznaczony do tego. Amen. Oh brother, yes, there is a lot to say about it. Jest wiele do powiedzenia o właśnie tego. 1959. The prophet preached. Speak to this mountain. Mów do tej góry. And it's not just speaking about the Wood family, the family Wood, the family of Max Wood. Aha, mówi tam do rodziny Maxa Wooda. How they were brought to the Lord. Jak oni byli pociągnięci do Pana. And listen. I słuchajcie. The scripture. Pismo, that Brother Branham read. Które on przeczytał. On that sermon. Na tym kazaniu. Mark 11. Ewangelia Marka 11. If you say to this mountain, jeśli powiesz do tej góry, Amen. And you don't doubt, nie wątpisz. So the third pool,
Także trzecie podziwienie jest powiązane with the creative power z mocą stwórczą restored back przywróconą to Adam. Amen. Amen. If you speak, jeśli przemówisz, and he said, Jesus did not say, if I speak. Jezus nie powiedział, jeśli ja. He said, mówię, if you speak, jeśli ty. I'm going even far. Idę nawet dalej. He did not say, jest powiedziane, if you speak in my name, jeśli powiesz w moim imieniu. He said, if you speak. Powiedziane, jeśli przemówisz, przemów. And to prove it, oh brother, I'm closing with that. Aby to udowodnić. And to prove it. Aby to udowodnić. God brought his prophets. Bóg sprowadził swojego proroka. In the wood. Amen. In the forest, yeah. And he was hunting squirrels. I on tam polował na wiewiórki. He didn't find. Jest, nie znalazł nic. Then he start thinking about that scripture. I zaczął mówić, rozważasz. Amen. He said that I was afraid to speak about that scripture because I couldn't really catch it. Bałem się głosić na ten temat, bo nie mogłem tego uchwycić. Then the voice spoke to him. I wtedy głos do niego przemówił. From the inside. Z wewnątrz. Amen. Amen. Remember. Pamiętaj. God told him. Bóg mu powiedział. I will meet you. Ja cię spotkam. In the wooden building. Amen. Now the voice. A teraz głos. Usually spoke to him from outside. From the first time. So came from the voice inside. Spoke from the inside of him. Aren't you hunting squirrels? Czy chcesz? Ile ty chcesz? Polić te wiewiórki. Maybe he thought that he was thinking himself. On myślał, że mówi, rozważa sam w sobie. And the voice emphasized. Ale głos naciskał. Aren't you hunting squirrels? Czy polujesz na wiewiórki? Czy polujesz na wiewiórki? He said yes. Tak, Panie. Then the voice said. Wtedy głos powiedział. Speak. Amen. The voice was coming from the inside. Prophesied. Amen. And the voice told him, speak. Głos mu powiedział, mów. He said, I was like a child. On powiedział, I said, okay. Then ja bym jak dziecko. He point. Wskazał. A place where squirrel can never stand. Miejsce, gdzie nigdy się wiewiórki nie pojawiały. He said, I want the squirrel there. Chcę, aby te wiewiórki były tam. A few seconds. Parę sekund później. A squirrel came. Wiewiórki tam się pojawiły. Take his gun. Bierze swoją strzelbę. Oddaje strzał. Maybe it is a vision. Powiedział, może to jest wizja. He went and pick it up. Bierze je. He had blood in his hands. Ma krew w swoich rękach. He said, powiedział, vision does not bleed. Wizja nie krwawi. It was a reality. To była rzeczywistość. Glory. Amen. And he went to visit Sister Hattie Wright. Kiedy odwiedził siostrę Hattie Wright, as he was speaking about the squirrel testimony, kiedy składa świadectwo o tych stworzeniach, pojawiły się tych stworzeniach, sister Hattie, believe it, amen. Siostra, say, brother Branham, mówi, Branham, this is nothing but the exact truth. To nie jest nic innego jak szczera prawda. Branham said, Hattie, you said the right thing. Siostro Hattie, powiedziałeś właściwą rzecz. Now, the Lord tells me to tell you. Pan mi mówi, aby ci powiedział. To ask what you want. Proś, co chcesz. Auntie said, brother Branham, what shall I ask? O co mam prosić? The prophet starts suggesting. You have your sister. She's in the wheelchair. Masz swoją siostrę. We pray for her. Speak, she will walk. Powiedz, aby ona chodziła. Brother, what shall I ask? Bracie Branham, o co mam prosić? You are poor. Jesteś biedna. You need money. Potrzebujesz. Speak, man, we come here. Mów, a te pieniądze się pojawią. Listen. Słuchajcie. At that time. W tym czasie. At the right children. Happy right were dzieci. Laughing. Śmiały się. Making fun. Strojąc sobie żarty. Of the prophet under the anointing. Z proroka pod namaszczeniem. They were laughing.
One się śmiały, chichotały. That is it. My great desire. Powiedziała, bracie Branham, największe pragnienie. Amen. Salvation. Jest zbawienie. Of my two children. Moje Amen. Dzieci. Say, Ati, God give it to you. Amen. Bóg ci je daje. At that moment. W tym momencie. The two boys. Tych dwóch chłopaków. Were laughing. Którzy się śmieli. They fell down. Upadli. At that moment. Na kolana. Justified. Na kolana. Sanctified. Ustali. Baptized in the Holy Ghost. Poświęceni. Napełnieni Duchem Świętym. There. Tam. Today I heard people say that to all those guys they backslid. No chance. Dzisiaj ludzie mówią, że oni odpadli. A dzisiaj ludzie mówią, że są jakby odpadli dzisiaj. That's not my business. To nie jest moja sprawa. Backslid or what? Odpadli od czego? They are saved. Amen. Under the anointing of the third pool. Amen. Trzeciego pociągnięcia. Amen. The prophet was going. Prorok. With the father of Banks Wood. Z ojcem Banksa Wooda. They were going to fish. I szli na łowienie ryb. And the anointing came upon the prophet. I namaszczenie przyszło na proroka. He said something will happen. I powiedział, coś się wydarzy. A life will be brought into life. An animal will be brought into life. Zwierzę będzie wzbudzone do życia. I don't know what, but it will happen. Nie wiem, co się wydarzy. And they went to the river. Wszyscy do rzeki. Lyle Wood just caught a fish. Zarzucili wędkę, by złapać rybę. Drew the hook in a bad way. The influence of the fish were out. I te wnętrzności ryby wyszły. Cast him on the water. I wyrzucili ją z powrotem do wody. At that moment. W tym momencie. The voice said. Głos powiedział. Speak. Move. No. The small fish. Do tej małej rybki. Will live again. Amen. Amen. And the prophet spoke. Wypowiedział. And the fish lived again. Amen. I ryba ożyła. Now listen. Słuchajcie teraz. No, the prophet was asking himself. Teraz prorok pyta siebie samego. Why can God use his power to resurrect a small fish? While there are children, many sick children, where he could use the power. Dlaczego Bóg używa mocy zmartwychwstańczej, która wpływa do istnienia, dla małej rybki, skoro tyle dzieci jest chorych, martwych? And God gave him, because if you ask any question, you will have an answer. Jeśli zadajesz pytanie, będziesz miał też odpowiedź. God told him. Bóg mu powiedział. Jesus. He had power. Jezus miał moc. He used his power. Ale użył tej mocy. To curse a tree. Aby przekląć drzewo. Amen. Yes. So God does whatever he wants. Bóg czyni, co mu się podoba. Dear brothers and sisters. Drodzy bracia i siostry. That same God of William Branham. Ten sam Bóg Williama Branhama. The God of the third pool. Bóg trzeciego pociągnięcia is with us. Jest z nami. Amen. So we are now entering into something. Wchodzimy teraz w coś. Beyond only talking. Coś ponad mówieniem. Now we are entering in something where it is a matter of an experience between you individually and God. Wchodzimy coś. Co ma do czynienia z indywidualną relacją między ty, tobą, a Bogiem. Third pool is not a public show. Trzecie nie jest publicznym pokazem czy show. But it is so real. Jest tak rzeczywiste. That you cannot impersonate it. Że nie możesz tego podrobić. You are predestined to it. Jesteś do tego przeznaczony. Amen. God gave you, created you as a man. Bóg ciebie stworzył jako mężczyznę. I'm closing. And man was made in the image of God. Człowiek został stworzony na wyobrażenie Boga.
And sin brought man out of his right position. A grzech wytrącił człowieka z jego właściwej pozycji. And the prophet says, a prorok mówi, everything we lost by Adam, wszystko co straciliśmy przez Adama, Christ restored back. Amen. I Chrystus to przywrócił ponownie, odrestaurował. So meaning that in your heart, to znaczy, że God the Creator, w twoim sercu Bóg Stworzyciel is there. Jest tam. So as you are there, jeśli tam jesteś, in you, w tobie is power, jest moc to pronounce the words, wypowiedzieć słowo, and the things comes into existence. A rzeczy powołane zostaną do istnienia. Now the prophet spoke also about the two young men who were a young boy and a young girl were kissing in the church as he was preaching. Abraham wspominał o takim parze, która siedziała w zborze i się tam całowali i zachowali się niewłaściwie. And the voice told him, a głos mu powiedział, to say whatever he wants, powiedz co chcesz. That will happen to the two guys. A to się stanie do tej pary. He looked at them, on spojrzał na nich, and he said, I forgive. I powiedział, przebaczam. Later on, później God told him, Bóg mu powiedział, you said the right thing. Wypowiedziałeś właściwą rzecz. You know why? Wiecie dlaczego? With such a power, z taką mocą, such an authority, z takim autorytetem, it requires a sense of responsibility. To wymaga poczucia odpowiedzialności. Otherwise you can destroy people. W innym przypadku zniszczysz ludzi. You see, the countries who have the nuclear weapons, te państwa, które posiadają broń atomową, the person who becomes president, osoba, która zostaje prezydentem tego państwa, great responsibility, ma wielką odpowiedzialność. Because the nuclear button, ponieważ ten klucz do tej broni, jest przycisk, jest w ich rękach. Putin is responsible. Jest odpowiedzialny. Donald Trump. They have such a great responsibility. Mają tak wielką odpowiedzialność. Because today, ponieważ dzisiaj, they need only to press. Potrzebują tylko przycisk. Millions of people. Miliony ludzi. Are dying. So that's why before people elect someone to become president in such countries, zanim ludzie wybiorą kogoś, aby stał się prezydentem w takim kraju, must be careful. Muszą być ostrożni. Who they are choosing. Kogo wybierają. Amen. The prophet says, prorok powiedział, it will take only someone after taking a glass of vodka. So it means that the destruction will come from someone drinking vodka. To może znaczyć, że ktoś, kto pije wódkę, to zniszczenie o takiej właśnie osoby może być. Vodka comes from Russia. A wódka przychodzi z Rosji. So what I mean here, O czym myślę? Power, czyli moc, but controlled by the sense of responsibility. Moc, ale kontrolowana przez poczucie odpowiedzialności. And God was preparing Brother Branham. Bóg przygotowywał brata Branhama for that great responsibility he would have. Wielkiej odpowiedzialności. To control the power of God. Aby kontrolować moc Boga. The creative power. To stwórczą moc Boga. Amen. Stwórczą moc. Amen. Do you understand, brother? Czy rozumiecie, bracia? The third pull. Trzecie pociągnięcie. Is lifting us up. Podnosi nas. Above religion. Amen. Religijność. Amen. With the revelation of the third pull, z objawieniem trzeciego pociągnięcia, you go beyond religion. Wchodzisz poza religijność. Amen. Religia. Religion is down. Religijność jest na dole. The third pull is above religion. Amen. Trzecie pociągnięcie jest ponad. It's the revelation of Christ. Amen. Z objawieniem Jezusa Chrystusa. To you as an individual. To tobie jako jednostce. And the third pool, trzecie pociągnięcie, is connected with the seventh seal. Jest związane z siedmioma pieczęciami.
The third pool is connected with the seven thunders. Mm. And the third pool is preaching to lost souls. To souls that are in prison. That will never repent. Które nigdy nie będą pokutowały. So this is the connection. This is what to są powiązania. The third pool is about. To jest właśnie to, o czym jest to pociągnięcie. Is really the third pool. Czym tak naprawdę jest trzecie pociągnięcie? May God inspire ministers. Niech Bóg natchnie, namaści usługujących, aby mówili do nas. The third pool. Trzecie pociągnięcie. God bless you. I wam Bóg pomocy. So this was just an introduction. To było takie wprowadzenie. You know, the first sermon was is always hard to start. Tak pierwsze kazanie ciężko zacząć. I just presented this like this. So now przedstawiłem to we can dig. So teraz możemy może wejść głębiej. Navigate sur les eaux, sur la joue.